Kocioł kulturalny. Jest z nami Przemysław Łamacz. Witam serdecznie wszystkich ze względu na COVID. Ekipa jest gotowa do zdjęć, potem okazuje się, że jedna osoba jest pozytywna, no i wszyscy znowu muszą iść na kwarantannę, więc teraz no, jest po prostu to bardzo, bardzo zwariowane. Od kwietnia, kiedy wszystko było, prawda, zamknięte, od tego czasu to jeszcze nie miałem przyjemności na scenie wystąpić. Niektórym koleżankom i kolegom się to już udało. Teraz nie wiem, co się będzie działo, kiedy wrócimy do naszego spektaklu, który jest dość trudnym przedsięwzięciem, bardzo precyzyjnym, bo jest to forma cyrkowej wersji opery za 3 grosze, która sama w sobie jest dość trudną formą, ponieważ nie jest to opera, nie jest to musical, nie jest to świebogra taka. Po prostu gatunek, który łączy w sobie mnóstwo różnych innych gatunków muzycznych. Przy okazji Jerzy Połomski, który był reżyserem, i Jarek Stanek oraz Kasia Zielonka, które robiły ruch, no, zrobili to bardzo właśnie precyzyjnie. Każdy musi być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie na scenie, bo inaczej zderzy się z kimś innym. No i tak dalej, dochodzą do tego sztuczki cyrkowe. No generalnie tak... Boimy się. Trzeba będzie się dobrze przygotować. Na szczęście jest nagranie i sądzę, że 2 próby, takie, które mam przeznaczone, chyba to powinny wystarczyć, żeby wejść w ten trans. No. Czym różni się praca na planie serialowym od pracy na deskach teatru i którą pan preferuje? Zacząłem od teatru. Wychowałem się na teatrze. Jestem w ogóle dzieckiem metra, mogę tak powiedzieć, ponieważ kiedy byłem piękny i młody, czy jak to się u nas mówi, hen-hen, w dawno nieodległej galaktyce, po prostu w klasie maturalnej, wiadomo, grało się troszeczkę gitary tam do ogniska, wcześniej jakieś były spektakle, ponieważ moja rodzina jakby już ma takie małe korzenie w teatrze Reduta Śląska. Moja siostra, moja mama, ja jak miałem kilka lat, to już też tam grałem. No i tak to szło. I w liceum klasa teatralna, liceum imienia Stefana Botorego, trzecie LO, jeżeli ktoś słucha, pozdrawiam byłych i wcześniejszych koleżanek i kolegów, grono pedagogiczne. Poszedłem do Spodka i zobaczyłem metro, no i to był ten jakby ta szczala, która przelała. Mówię, tak, to jest to. Zobaczyłem po prostu, że tak można śpiewać, tak można tańczyć. Tak mnie absolutnie pochłonął. Parę dni po prostu dochodziłem do siebie. Potem już była właśnie na początku studium wokalno-baletowe w Gliwicach. Tam w tym teatrze się od razu zaczepiłem. Później egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu w 2008 roku. A w Gliwicach musicale, bo to była moja pasja. Czyli Chicago, Zorba, Footloose, wszystkie te, które tam były realizowane, miałem ich szczęście zagrać. Później w roku 2015 okazuje się, że teatr idzie do likwidacji, zmienia się w zupełnie inny podmiot przez decyzję prezydenta Frankiewicza. Ich po prostu zwalniają, no zostaje jakby na bruku. No i zaczyna się bardziej ta kariera serialowa oraz Kraków, gdzie dostałem się właśnie do tej realizacji opery za 3 grosze. A równolegle od 15 lat mam swoją agencję artystyczną, notabene nazywa się Broadway. No i tam właśnie robimy różnego rodzaju własne projekty, ale też takie rzeczy, które pozwalają nam związać koniec z końca. Kiedy spektakl się zaczyna, to już nie ma powtórki, nie ma dubla tak zwanego. Po prostu jest live. Idziemy na żywioł i to, co się przygotowało, to, co się wypracowało na próbach, no to wtedy się przedstawia. Natomiast wiadomo, w serialach są duble. Reżyser powie, zrób teraz tak, a może tak. Możemy dane ujęcie powtórzyć, daną scenę powtórzyć kilka razy. Aczkolwiek wiadomo, te seriale szybko się kręci, więc i tak trzeba być przygotowanym z tekstem, ze wszystkim. To nie jest tak, że dopiero na scenie tam czy na planie się aktorzy uczą tekstu. Są szybko przygadówki, także robimy myk, myk, myk i następna scena, bo jest czas, bo jest, trzeba zrobić na przykład 15 czy tam 18 ujęć w danym dniu zdjęciowym, a trzeba się jeszcze nieraz przenieść, zmienić światła, bo się zmieniła lokalizacja tak zwana, no i tak dalej, więc na pewno praca na planie filmowym, serialowym jest też ciekawa. Też wymaga skupienia, ale wiadomo, jest możliwość tych powtórek, wypracowania takiego szczegółu. Potem zaczyna się taka prawdziwa praca z serialem, czy z danym materiałem filmowym. Montaż to jest moim zdaniem 60% sukcesu każdego filmu i serialu, dobry montaż. Dużo rzeczy, które zrobiłem, to jeszcze się dopiero ukaże, bo ja tak naprawdę wciągnąłem się w te seriale gdzieś przez ostatni pół roku, 6 miesięcy, no może sezon.
tym, że pół roku było przerwy przez pandemię, no może 3 miesiące, bo już w czerwcu nagraliśmy tam ze 2 odcinki. Także jeżeli chodzi na przykład o Na Wspólnej, gdzie mam przyjemność grać takiego lekarza, onkologa, który jest Renat, jeden z głównych bohaterek, no to jeszcze, to już leciało chyba z 5 czy 6 odcinków ze mną. No to z ciekawości zobaczyłem właśnie, jak zmontowali i jak ta scena wygląda. Wiadomo, ten serial jest wielowątkowy, więc tam nie ma jakichś długich scen, bo to jest tak minuta, dwie i przechodzimy do następnego. No tak każdy serial taki teraz, który jest emitowany, więc te nasze scenki też nie są zbytnio długie, więc bardzo szybko to się ogląda. Mało kto o tym wie, że właśnie w Gliwicach jako pierwsi wystawiliśmy w musicalu Footloose. Miałem tam przyjemność grać tego złego, czego Chucka Cranstona, czyli chłopaka Ariel, w miasteczko Beaumont, w którym okazuje się, że jest zakaz tańca i przyjeżdża do nich Ren McCormack ze swoją mamą, która musi się przenieść po rozstaniu z mężem. I po prostu rozpoczyna się tam nauka w takim tak zwanym wiejskim uniwerku, liceum, jak dla niego oczywiście, bo on z Chicago, z wielkiego miasta, no i okazuje się, że nie można tam tańczyć. No i cała historia się zaczyna. Czy zdarzyło się panu kiedyś dostać rolę, ale która była zupełnie przeciwna do pana charakteru? Nie przypominam sobie, żebym jakąś taką rolę miał, która byłaby mi bardzo nie naprzeciwko. Na przykład dostałem takie wyzwanie, zostaliśmy zaproszeni do współpracy z teatrem Apart z Katowic oraz do jeszcze jeden teatr z Bielska-Białej. Teraz uciekła mi nazwa i znaczy nasz dyrektor artystyczny to wszystko zorganizował, Krzysztof Piotrowski i Marcin Herlich, taki bardzo znany reżyser spektakli ulicznych. Taka jakby kooperacja trzech teatrów i projekt Tsunami. No i woła mnie do swojego gabinetu, mówi: słuchaj Przemek, to było 15 lat temu. I mówi mi: słuchaj Przemek, jest taki projekt, spektakl Tsunami, ja bym cię tam widział w roli, po prostu idealnie byś tam pasował mi na rolę takiego rolnika, takiego jakby pierwotnego rolnika, bo to oczywiście taka miała być metafora, ale no spektakl zaczynasz nago. Ja mówię: aha, to znaczy jak nago? Ja mówię: no normalnie, bo odbywa się takie jak tak zwane takie uroczyste mycie, tak jakby ablucja. Oczywiście będziemy w takich jakby platformach, które są z trzech stron zasłonięte, no ale z przodu jest normalnie widownia, nie? Ja mówię: gdzie to będziemy grać? No na rynku. Ja mówię: to znaczy, no może być 1000 osób, może być 2000, no ile tam przyjdzie? Ja mówię: aha, no panie dyrektorze, no muszę się chwilę zastanowić. Ale oczywiście zgodziłem się i wyszło to bardzo dobrze razem z taką Moniką, też z aktorką teatru, akurat właśnie Apart z Katowic. Graliśmy główne role w tym projekcie. Polegało to na tym właśnie, że było takie na początku takie jakby uroczyste obmycie, nasze wejście w rolę. Ubieraliśmy takie zgrzebne szaty, potem był poród, urodziło się dziecko. Wszystko oczywiście tylko pantomima, bez żadnych tekstów i muzyka. Były też 4 żywioły na szczudłach i potem nastąpiła katastrofa, następuje po prostu, czyli wszystko zaczyna się palić, nasz domek zaczyna się przewalać, zaczynają nas polewać wodą, tak totalnie, tak typowo katastroficzny. Na gorąco mi się przypomniała taka sytuacja, gdzie no trzeba się było chwilkę zastanowić, czy aby na pewno ma być wszystko moje wystawione jakby na widzenie publiczne. No ale tak to jest. No, całe ciało na scenie jest czyste, jak kiedyś mistrz jeden powiedział, teoretyk teatru. Bo teraz oglądam niektóre spektakle i faktycznie ta nagość i w ogóle i to takie wyuzdanie i jakieś żygowiny czy coś zaczyna to. Ja jestem jednak, mimo że tam mam 40 parę lat, to tradycyjnie patrzę na ten teatr i kiedy nie widzę jakby uzasadnienia, to ja bym tego nie robił. Zawsze zostawiam, bo mam ze sobą też kilka spektakli, które zrealizowałem. Zawsze trzeba dać widowni po prostu szansę, żeby nie robić ich idiotów. Nie trzeba dosłowności w teatrze. Właśnie ludzie przychodzą na to, żeby sobie coś dopowiedzieć, zobaczyć, wywnieść własny wniosek. My możemy tylko kierować, prawda? Ale cały spektakl, jak to no, jest słynny mistrz Kajos powiedział, i całe granie, to jest rozmowa, prawda? Serwujemy mnóstwo spektakli, po prostu kawa na ławę, nie? Mają po prostu się zbliżyć ze sobą, no to się zbliżają, są nago, po prostu tam przewracają się, odbywają stosunek. Bo niektórzy twórcy są na to nastawieni, że typu spektakle typu Moja wątroba jest chora i coś takiego, że sobie jedzą wątrobę żywą na tym, jest dużo krwi i ten, no oczywiście, no, sztuka też ma prowokować.
skłaniać do myślenia. No to tak, ja myślę, że dobra sztuka, ale właśnie ma skłaniać do myślenia. W nawet malarstwie na przykład malarstwie, chodzi tak, sztuka, o to, żeby człowiek zostawiając to, wychodząc z muzeum, miał dalej swoje przemyślenia i to nie byłoby dla niego taka chwila. Poszedłem do muzeum, żeby coś zobaczyć, ale żeby wyjść z niego i coś zyskać. Tak, no właśnie teraz chodzi o to, żeby oderwać młodzież od tych telefonów, od tych komputerów i żeby, no teraz znowu wracamy jakby do tej sieci, nie? Przez tę pandemię, no i to jest taka jakby... Zostaliśmy też zmuszeni do takiego trybu. Tak, tak, tak. Coraz więcej spektakli wchodzi w tryb online, no bo chcą też egzystować, a niektóre rzeczy jakby nie da się pokazać. Znaczy niektóre rzeczy tam bardzo cierpią przez to i tracą, że są pokazywane online, ale rozumiem ludzi, którzy po prostu chcą pokazać coś, nie mogą dłużej czekać, no i schodzą z tym do sieci. Chodzi o teatr, to na pewno bardzo chętnie zagrałbym jeszcze w jakimś musicalu, ciekawą jakąś rolę muzyczno-taneczną. Natomiast jeśli chodzi o seriale, to po prostu moim marzeniem póki co jest zagrać w jakimś filmie fabularnym. Fabule, po prostu jakąś ciekawą rolę. Jak to zawsze mówił Maciej Sztur, kurde, dajcie już mi spokój z tymi komediami, ja chcę zagrać psychopatycznego mordercę.